Dobry wieczór Państwu, dzień dobry, za po niektórym witam serdecznie na KHT. Tą niewielką ilość osób, tych osób będzie coraz mniej i może to i dobrze. Ciężko słuchać fizycznego, lepiej słuchać kogoś innego. Niektórzy uważają właśnie, że tak jest, jak jest. Niech będzie. Witam razem z Kotkiem, proszę Państwa. Cześć, Kizia. No, Kizia zaraz sobie pójdzie spać, dlatego że ona naprawdę ma 19 lat i już przesypia sobie całe dnie po prostu. Śliczny kot. Dobra, to leć sobie, choć odłożę cię z powrotem na miejsce już. Niech sobie leży. Dzień dobry, jak ktoś to mówi. Nie wiem, dlaczego this message pod tytułem Dzień dobry is held for review. I review. Niech będzie. Antypodów demokracji, bardzo fajnie. Proszę Państwa, dawno już nie robiłem question answers, więc jeśli Państwo chcecie, to ostatnio w kółko zaczynam mówić po angielsku. Muszę mówić po angielsku, więc jeśli Państwo chcecie, oczywiście pytajcie o cokolwiek. Ja przepraszam, wezmę jeszcze ten mikrofon, bo pewnie zaraz będzie, że zły głos jest. Zły głos jest, ale głos chyba jest niezły i nawet chyba słychać dobrze. Trochę go zmniejszę jeszcze dobrze. Proszę Państwa, mam kilka oczywiście na początku informacji. Pierwsza sprawa to jest taka, że dowiedziałem się dzisiaj, ale to powiem, że wstrząsnęło mną, że w wieku 59 lat zmarł generał Nowek, którego znałem i pracowałem z nim. Najpierw jak był szefem delegatury w Bydgoszczy, ponieważ miałem w nadzorze tą delegaturę. W latach 90. od 92 roku, właściwie od początku mojego pobytu w kontrwywiadzie, zrobiliśmy parę spraw tam pod jego kierownictwem, to znaczy jako w delegaturze. Potem był szefem Urzędu Ochrony Państwa i w latach 98-2000 no, wykazał się odwagą, nie wtrącał się i pozwolił zrobić dwie potężne sprawy, z czego jedna jest znana, druga nie, ale obie te sprawy wstrząsnęły wywiadem rosyjskim dość potężnie i Białorusią także. Plus jeszcze jedną sprawę z partnerami, no ale to nie będę o tym mówił. Byłem zaskoczony, ponieważ tak się składa, że rozmawiałem dzisiaj z... Nie należałem do faworytów generała Nowka, oczywiście, że nie, ale muszę przyznać uczciwie, że generał Nowek nigdy w życiu nie odniósł się do mojej przeszłości, a raczej do mojej pracy. Boże na... 123, ja nie wiem i nie chcę się wypowiadać na ten temat. Rozmawiałem z kolegą, to dość prywatnym, bardzo dobrym znajomym z kręgu właśnie generała Nowka, który również był zaskoczony. Szykował się na urodziny 1 lipca 60. pana generała. No cóż, no nie wiem, po prostu nie wiem. Nie chcę, proszę państwa, mówić na ten temat. Ja jestem przeciwny teoriom spiskowym, ale czasem tak się dziwnie zdarza, że człowiekowi się włos, jakiś dziwny dreszczyk po karku chodzi. No więc cóż, panie Krzysztofie K., nie domyślajmy się. Nie ma sensu, zostawmy to, rodzina jest, ból rodziny i tak dalej. Nic nie zapowiadało tego wszystkiego, a wiem, że jeszcze w zeszłym tygodniu generał Nowek zapraszał ludzi na urodziny swoje. No, tak to jest. W życiu jestem tym, mówię szczerze, że wstrząsnęło mnie i prawie, że spadłem z dachu. No, ale to nie jest żart, tylko w ten sposób. No. Właśnie. Hubert Niczewski, ja nie jestem już oficerem i nigdzie nie zostałem zrzucony, więc nie wiem, proszę się zapytać obecnych oficerów i tych, którzy rządzą. No właśnie. Nie komentuję późniejszych działań generała Nowka i niektórych działań, na które był wprowadzany. Nie chcę. Ja w odróżnieniu od niektórych tych, którzy mają pewne, mają wspaniałe i życiorysy bez skazy, szanuję żałobę i nie będę, przynajmniej rocznicę śmierci świeci człowieka, i nie będę mówił na ten temat. Nikt nie jest idealny, ale uczciwie przyznam, że w czasie tej wieloletniej pracy z generałem Nowkiem nie usłyszałem nigdy od niego nic dotyczącego mojej przeszłości pracy w SB. W Departamencie Pierwszym
A wiele rzeczy, może dlatego, że widząc, że praca moja daje efekty i on również, starałem się tak, żeby również wiedział ten. I ta delegatura też dawała efekty i parę rzeczy się zrobiło, naprawdę ciekawych. Nie mówmy po prostu no, na ten temat. Także to jest to. Kolejna sprawa, to wrócę do tego, co mówiłem rano, musiałem niestety rano powiedzieć, to jest to, mówiłem na samym początku, to jest ta sprawa tego bestialskiego mordu na 10-letniej dziewczynce, na 10-letnim dziecku. Jak się okazuje, to sprawa pokazuje naprawdę najgorsze cechy naszego społeczeństwa, polskiego społeczeństwa, proszę Państwa. To jest przerażające. Na Facebooku wszyscy powielali, epatowali zdjęciem człowieka, który być może kiedyś został skazany za jakąś pedofilię, ale który nie ma z tym nic do czynienia. Jak się okazuje, ta sprawa niekoniecznie musi mieć podtekst seksualny, może została upozorowana pod wpływem tego wszystkiego, co się dzieje właśnie w mediach społecznościowych, w telewizji, tak żeby zatrzeć trop. Za sprawą stoi coś o wiele gorszego, czyli jakieś prozaiczne pragnienie zemsty. I poczekajmy na to, co powie prokuratura. Nie zapominajmy również, że to jest, że ta osoba, którą aresztowano, jest podejrzana. Nie została jeszcze skazana i nie wiemy, co to zrobił po prostu. Czy ktoś to zrobił. Tak nie można, proszę Państwa. Tak nie można. No, po prostu tak nie, to nie media nakręciły temat, panie Marku Jankowski, to nie media. Ja mówiłem rano i powtórzę jeszcze raz, ja odmówiłem uczestnictwa półtora roku temu razem z moim kumplem Szymonem, detektywem, w pułapce na pedofile. Odmówiłem, widząc, kto za tym stoi. Boję się różnego rodzaju domorosłych, łapaczy różnych rodzaju ludzi. Tym bardziej, że z pewnego z grona ludzi skrzywdzonych przez tego człowieka wyszło zupełnie co innego, ale niestety policja również podlega naciskom nie tylko medialnym i boi się po prostu. No. Kłasz, zaraz o tym też porozmawiamy. Proszę Państwa, Komendę, dlaczego się przyznał, jak to się robi? Dlaczego przyznał się pan Tomasz Komenda? Proste pytanie. Poczekajmy. Ja wierzę głęboko w to i wiem, że prawdopodobnie dowody DNA, dowody biologiczne i dowody czyste kryminalistyczne, dowody policja ma takie, że to czy on się przyzna, czy się nie przyzna, jest najmniej ważne, bo on to, że on to mógł zrobić, ale nie możemy doprowadzać do sytuacji, w której linczujemy osobę podejrzaną, nieskazaną. W Konstytucji wszędzie jest domniemanie niewinności. I o tym domniemaniu niewinności powinniśmy zawsze pamiętać, a nie generalizować. Niestety, proszę Państwa, ex-MNZ, no wiadomo, bo że przyznał się, no dobrze, poczekajmy dalej. Ale jak widzicie Państwo, sprawa nie jest związana, jak się okazuje, z tym wszystkim. Jest może efektem tego, co media, ja mówiłem, komentując film braci Sekielskich, że to jest po prostu wylewanie dziecka z kąpielą, znaczy to źle powiedziane, że to jest po prostu tak jakby idiotyczna kanalizacja bardzo poważnego problemu, bo ten film dotyczył i podobno druga część też ma dotyczyć kleru katolickiego szczególnie, który ma swoje za uszami, ale nie można generalizować, oczywiście, że tak. Natomiast proponuję paraciom Sekielskim, żeby nakręcili film o panach w garniturach. O panach w garniturach z dobrych domów, z dobrych środowisk, w tym i polityków, wszystkich opcji, którzy są klientami różnego rodzaju przybytków, mniej lub bardziej zakamuflowanych. Jest tak jeden na Żoliborzu, willa bez zaznaczeń. Bardzo ciekawa. Zresztą ochraniana prawdopodobnie przez dość potężne siły, gdzie warto popatrzeć na limuzyny, jakie tam są, a tam bardzo często pracują może nie tyle Polki, ale wątpię, aby miało 18 lat, proszę Państwa, więc może zastanówmy się nad tym też po prostu. No. Karol Kondracki, każdy się boi, oczywiście każdy się boi, ale co zrobić? No. Także daleko bym był,
Rafał Błaszczyk, zaraz do tego dojdziemy, proszę poczekać. Ja ewidentnie uważam, że ta zbrodnia jest o wiele gorsza, bo jeżeli mówimy o zbrodni na tle seksualnym i pedofilii, możemy myśleć od razu o jakimś zboczeńcu, o zboczeniach, prawda? W pewnym sensie to w jakiś sposób usprawiedliwia, no przecież to jest zboczeniec, prawda? Oczywiście usprawiedliwia w cudzysłowie. Tutaj natomiast była to prawdopodobnie z premedytacją zaplanowana i wykonana zbrodnia, co jest o wiele gorsze, proszę Państwa, i o wiele gorsze. I jak się okaże, że to nie jest pedofil, tylko facet, który na zimno zaprogramował tą zbrodnię, a jak się okaże, że nie działał sam, no to co, proszę Państwa? Co wtedy będzie? Co powiecie? Tymczasem po internecie, bo to nie usuwa się, i tak chodzi zdjęcie jakiegoś faceta w wieku 50 iluś lat, który został już osądzony i skazany przez Vox Populi. A sprawa jest zupełnie inna, prawda? No zobaczymy, co będzie dalej. Nie chcę komentować, bo boję się, że to wyjdzie znowu tak jak z mamą Madzi. Nie ma tu żadnych sugestii i wszyscy, no, i wtedy wszyscy, każdy niech się uderzy w piersi. I teraz mówiąc o karze śmierci, której się wszyscy domagają, łącznie z panem ministrem Ziobro. Oczywiście, że z pewnego punktu widzenia mordercę tego dziecka, zamordowanego z premedytacją, na zimno, w taki sposób, człowieka normalnego, niezboczeńca i tak dalej, utrzymywać do końca życia w więzieniu jest bezsensowne. Z jednej z tylko strony. Ale jest jeszcze druga strona medalu, a to są kasusy. Arka Kraski, kasus pana Komendy, kasus, który jeszcze prawdopodobnie wyjdzie następny, w których również można było wydać karę śmierci. To jest jedna, druga strona medalu. I jeszcze kolejna, no, znaczy są zawsze dwie strony. Wróćmy do tej pierwszej strony medalu, tego za. Ten sędzia, z którym rozmawiałem kilkanaście lat temu, już nie żyje i rozmawialiśmy na temat kary śmierci. On był sędzią, który sądził człowieka w latach 7, pod koniec lat 70. To starszy człowiek był. On sądził człowieka, który zabił z premedytacją dwoje dzieci. I w jakiś sposób mógł mu dać karę śmierci, ale był przeciwny tej karze śmierci wtedy. Nie dał mu. Dał mu wtedy 25 lat, to wiadomo, wtedy były takie wyroki. Czy właśnie będzie, czy jeszcze było dożywocie? W każdym razie dostał maksymalnie wysoki wyrok, wyższy wyrok, nie dał mu kary śmierci, bo uznał, że to i tak nie naprawi zła, a jego zdaniem facet rokował nadzieję. Kilkanaście lat później ten człowiek, już w latach 80., wyszedł na urlop w odbywaniu kary, czy na przerwę, przepustkę zrobił, to nie wiem, i popełnił podobną zbrodnię. I ten sędzia do końca życia nie mógł sobie darować, że nie skazał go na karę śmierci. To jest jedna strona. Ale druga strona jest zawsze ta, przypominał kasus pana Komendy, który był niewinny i siedział, czy kasus Arka Kraski, którzy mogli dostać, gdyby była kara śmierci, dostaliby prawdopodobnie karę śmierci. Wyroki by wykonano. I co by byłoby teraz? Więc to jest, proszę Państwa, problem. Ja nie chcę zajmować się tą sprawą, dlatego że sam nie wiem po prostu. No. No. Hajdaj, pamiętaj, że jest pan za krótko, bo to pokazuje coś. Zaraz, przepraszam. Pada, ja powiedziałem o internecie. Niech pan słucha, co ja powiedziałem. Ja byłem bardzo długo za granicą, w swoim czasie, w innej sytuacji i trochę wiem na ten temat, więc proszę mi nie mówić. No. Więc proszę Państwa, nie wiem. Nie wiem po prostu, jak to nie wiem powiedzieć. Oczywiście Państwo możecie mieć własne zdanie i wszyscy możemy mieć własne zdanie. Nie chcę komestę wyjątki potwierdzają regułę. Dobrze, tylko czy Pan uważa, że jeśli skażemy, wie Pan, czyje to zdanie jest? Wolę skazać 100 niewinnych, żeby jeden winny się w tym znalazł. Prawda? Te wyjątki potwierdzają regułę? Nie, nie potwierdzają. Jest to problem, którego nie wiem. Jest to problem, którego nie wiem, jak rozwiązać sam. Sam mam z tym kłopot, proszę Państwa, bo z jednej strony rzeczywiście mordercy tej dziewczyny, tego dziecka, bez słowa bym... No, sami wiecie Państwo, nie będę tego mówił głośno, ale z drugiej strony myślę również o panu Komendzie i panu Kraśce. Proszę Państwa, to jest problem.
Kary śmierci dla pedofilii, zwyrodni mordujących wiele ze szczególnych ludzi. Dobrze, tylko co to oznacza? Jaka będzie definicja? To jest problem, proszę Państwa. No. Ale gdy na to są konkretne dowody, tak, oczywiście, prawdopodobnie tak jest. To jest dyskusja, która nie jest rozwiązywalna, proszę Państwa. To nie, która nie, nie, nie rozwiążemy tego po prostu, bo to jest również kwestia patologii. Tu pani Bożena zauważyła to, piszą, mówiąc, co by było. Trzeba przecież w Polsce być normalni, że tej bądź sędziowie. Właśnie, to jest kwestia również patologii i nadużyć w systemu prawnego w Polsce i systemu sądowniczego. To jest możliwość manipulacji swoistej. W tym systemie kara śmierci by stała się elementem. No, wolę nawet nie mówić, jakim elementem. Także niestety, proszę Państwa, nie ma sensu dyskutować w tej chwili na ten temat, przy tej sprawie. A jeszcze raz powtarzam. I tutaj do Pana teksta, który mnie tu napomina, za krótko jestem. Pan nie wie, ile lat jest. Byłem za granicą, kiedy służbowo, niesłużbowo. Pan nie wie o mnie bardzo mało. Nie wie, kim jest, nie wie nic. A przede wszystkim źle zrozumiał Pan to, co ja powiedziałem, bo ja powiedziałem to na podstawie internetu, tylko i wyłącznie internetu. Po prostu. Wiem, że w US na egzekucję czeka się latami, to też jest pewna proteza. Nie proteza, to też jest pewne zabezpieczenie. Właśnie. Donnie Brasco, znam ten film i wiem. No. Comeste, ja zgadzam się. Mogę się zgodzić z tym też również na określone rzeczy, prawda? Za określone rzeczy. Także, proszę Państwa, no, powiem wprost, nie ma co dyskutować. Nie ma co dyskutować. Gorsze rzeczy się zdarzają, bo na przykład, proszę Państwa, jak wiecie Państwo, co ja myślę o filmach typu Służby Specjalne i jestem zaskoczony takim atakiem na pana Wegę ze strony prawicy i PiSu. Jestem zaskoczony, bo przecież przypomnę, że pan Wega stał się dla PiSu bohaterem i warto rozmawiać. Jego fragment, jego filmu, jak wieszano kogoś, bo porównywano, że to jest leperem, było uznane prawie za dowód, że tak zrobiły właśnie działały służby. Ja zawsze mówiłem, że służby by tak głupio nie robiły takich rzeczy i w inny zupełnie sposób. No ale cóż. Niech będzie. Natomiast uważam, że pan, czy odbiera pan nam polską nową? Tak, przez mamy tutaj VPN-a i odbiera przez internet. I Henedex, źle pan mnie zrozumiał, naprawdę źle. Ja mówiłem o internecie, to co polskie społeczeństwo potrafi w tym momencie, bo patrząc na ilość polubień, ilość lajków, ilość udostępnień tego bzdurnego posta, z napisem to na pewno morderca tego dziecka z imieniem, nazwiskiem, adresem i zdjęciem, to bo tak powiedział pan, który musi mieć rację, on pewnie załatwia znowu swoje prywatne interesy, bo większość tych jego rzeczy to są prywatne porachunki z ludźmi, niestety. Ja, nieważne kto to jest, może nie ma takiego, może mnie się wydaje po prostu. Także źle pan to zrozumiał. Ja też wiem, jak są Polacy za granicą, bo bardzo szybko człowiek się przekonuje. Są i wspaniali, i niewspaniali. To jest normalne, tak samo jak w kraju. W kraju jednak jest zupełnie inaczej. Mikołaj Wojtas, ja znam te filmy. Znam te filmy i nie chcę mówić po prostu na ten temat. Nie ma co mówić o karze śmierci. Natomiast wróćmy do pana Wegi. To jest rzeczywiście dziwne i śmieszne. Kiedy film o polityce, i przypuszczam, że to będzie film jednostronny, robi się przed wyborami. Bez sensu to jest wszystko, bo ciekaw jestem, czy pan Wega ma taką samą odwagę, jak sportretuje tutaj jedną znaną posłankę PiSu i szefa PiSu, będzie miał odwagę w taki sam negatywny sposób sportretować szefa PO i jednego z posłów PO. Bo ja uważam, że cała klasa polityczna z malutkimi wyjątkami tej klasy jest absolutnie do wymiany, po prostu. Właśnie. I dziwię się w ogóle. Henryk, ja wiem, że pan był. No i bardzo dobrze, nie jesteśmy gorsi niż inni. Tak, nie jesteśmy. Absolutnie nie jesteśmy. Tylko jak do mnie przychodzą, jeszcze przychodziły informacje na temat tego, co Polacy Polakom potrafią za granicą zrobić, to i to, co ja spotkałem się przy okazji pracy w ambasadzie tego, co opowiadali niektórzy w konsulacie i co policjanci opowiadali brytyjscy, to naprawdę bywa to śmieszne. No.
Krzysztof K., tak, to jest gra wyborcza i to będzie gra wyborcza, jednocześnie sprzężona z drugą częścią filmu Braci Sekielskich, podobno jeszcze bardziej porażającą. Mam nadzieję, że będzie to film o ludziach w garniturach ze wszystkich opcji, bo to ich dotyczy, ale tego pan Sekielski nie zrobi. Tego się boją. A w kościół można walić i walić i walić. Tak to jest. No. Oczywiście, że może sobie robić film o czym chce, ja tylko pokazuję, że w tej chwili nagonka na pana Wegę, który sobie niech mu robi co chce. Ja mam swoje zdanie, że się wpisuje w propagandę, a moim zdaniem nie powinien. I od początku uznałem, że filmy służby specjalne robią tylko krzywdę, bo krzywdę prawdziwy był wywiadowi i kontrwywiadowi, ponieważ pokazują działania, które są działaniem po prostu niezbyt inteligentnych osiłków, a nie ludzi, którzy potrafią tych osiłków dobrze wykorzystać. No ale niech tak będzie. Ja się nie zdam, ja jestem tylko fizyczny, więc proszę mi dać święty spokój. No. Mikołaj Wojtas to nie jest pedofil i to jest najgorsze. No. I to jest najgorsze. Z tego wszystkiego. Właśnie. Kościół nie umie się bronić, CSV Kościół popełnił wiele błędów, fałszywie broniąc się, myśląc, że czasami że dla dobra instytucji wszystko można poświęcić, to był błąd, to były błędy, ale to nie oznacza, że Kościół dopuścił w ogóle do generalizacji i efekt tego dźgnięcia nożem księdza w Warszawie, który szedł na mszę, jest bzdura. Henry Dexa, ja nie będę oceniał filmu Wegi, bo ja filmu Wegi nie obejrzę, tylko oceniam to, co się dzieje wokół tego filmu. Mam prawo. I już widzę, że się dzieje. Też jestem ciekawy, dlaczego się tak mówi, skoro się nikt nie widział tego filmu. No ale z drugiej strony pokazanie fragmentu takiego, a nie innego wskazuje na to, do czego pan Wega zmierza. Po prostu. Nie, Mici TV, nie zrobiłem tego, nie mam czasu na przygotowanie się. Notabene dwóch dziennikarzy polskich, znanych dość, proponują mi udział w pisaniu książki na dość ciekawy temat, ale proszę Państwa, proszę mi wierzyć, ja nie chcę już w tym uczestniczyć. No, ja nigdy nie chcę. Co we Wrocławiu, Panie Marcinie, bo nie wiem. A, we Wrocławiu, przepraszam, tak, źle nożą, przepraszam, w Warszawie pomylił się, bo myślałem przez chwilę o Warszawie, bo tam też pan Wega sugeruje, że usiłowano go przekupić też, ale to też zaczyna wpisywać się w ten, najgorzej jak artyści wpisują się w politykę. Natomiast wracając do tego, proponowano mi nie znam sprawy, Kłasz, proponowano mi po prostu proszę Państwa, proponują mi pisanie wspólne książki. To można zrobić nawet przez jest internet oczywiście, tylko wiecie Państwo, nie chce mi się. Będę brutalnie szczery, nie widzę sensu pisania jakiejkolwiek książki. Poza tym staram się im wytłumaczyć, niech będą konsekwentni, bo oni są po prawej stronie. Skoro całe SB, wszyscy tacy jak ja, są do ścięcia wraz z rodzinami, i są to ludzie pozbawieni czci i honoru ustawowo, to po co ich prosić o współpracę? Proszę poprosić kogoś, kto jest z tych wspaniałych po prostu. Inna rzecz. No. Andrzej Elben, czy może wprowadzić scenariusz przez www.zdrowiczyłko.pl? No notabene ja już nie chciałem mówić, że dla pana Wegi to jest najlepsza reklama w ogóle, która się teraz dzieje, proszę państwa, bo w Polsce jest tak, walić w PiS. Wszyscy pójdą natychmiast do kina, prawda? Krzysztof K., nie powiem, co miało być. Właśnie. No, Enrydex, proszę mnie nie pytać o PWPW. Niektórzy uważają, to nadal są siły, które się zajmują moim majątkiem, bo uważali, że za czasów pana Wojciechowskiego przepuszczano przez konto spółki, którą wtedy miałem, która bankrutowała, pieniądze. Tymczasem z PWPW, tymczasem jak się okazuje, nic tam nie przepuszczano i nie było ważne, a ja występowałem jako osoba prywatna. No. Kłasz, niczego nie żałuję, nie mogę żałować czegokolwiek, bo to było i tak się stało. Nie byłbym tym, kim jestem, gdyby nie było i również i tych rzeczy. Proste, jak konstrukcja cepa. Mówiłem o tym wiele razy, dlaczego pan mnie pyta. Oto.
Panie Piotrze, to są takie ataki ostatnio na Kościół Księży Episkopat i księża milczy, o tym nic nie robią. Czy to nie dziwne, jak pan myśli? Pozdrawiam. Mikołaj Wojtas, to bardzo dziwne, to trzeba się wyraźnie odciąć. Nie to, że milczą, oni po prostu nie wiedzą, jak się zachować, ale problem jest inny. Tutaj ktoś już powiedział, problem to jest po prostu, problem leży w autolustracji. Problem leży w autolustracji, proszę państwa, i w departamencie czwartym, którego materiałów prawie nie ma. Gdzie są te teczki, kto je ma, w jaki sposób nadal się nimi gra, tego nikt nie wie, nawet IPN, proszę państwa. No właśnie. I to jest podstawowy problem. O tym mówił ksiądz Isakowicz-Zalewski. On też jest niezbyt popularny, bo chciał lustracji. A tymczasem tego typu sprawy obyczajowe, ja zresztą pokazałem to w spisku założycielskim, były podstawą werbunku w tamtych czasach, proszę państwa. I właśnie, no. To oczywiście mi się dywał, może pan zapytać, ja coś tutaj sobie przy tego, no. Nie powiem, co to za propozycja, nie będę zdradzał szczegółów, ani nazwisk, ani szczegółów. Książka może być ciekawa, ale proponuję, żeby ci panowie, których na pewno jeden mnie słucha, poszukali sobie kogoś, kto jest poprawny politycznie, a nie ja. Ja jestem tylko i wyłącznie byłym zdezubekizowanym esbekiem. Ja już nawet nie jestem oficerem, powiedziałem, podarłem swoje nominacje na pułkownika, na pułkownika i nie chcę być nawet już pułkownikiem, nie jestem związany. Polska, dla Polski jestem wrogiem, właśnie. Tak uważa władza, a jak władza tak uważa, to trudno. Panie Wroński, ja uważam, że Wege jest sterowany politycznie tak samo jak bracia GZ. Wybory, jeszcze raz wybory. Krzysztof K., ja mówiłem, że w czasie wyborów będą coraz lepsze rzeczy. Zobaczymy. No. Komestę, panie Piotrze, czy napisze pan poradnik dla teorii o tym, jak gubić ogon, śledzić, sprawdzać się, komunikować, konspiracje, etc. Dobra teoria na cięższe czasy. Komestę, ale to jest. W trzecim rozdziale na przykład pokazuje, jak robić BPM, w trzecim rozdziale Choluba 2, który został opublikowany, jest bezpłatnie na holubowo.pl do ściągnięcia, pierwsze trzy rozdziały. Jest cała instrukcja, jak się robi trasę sprawdzeniową w Cholubie 1. Po co pisać podręcznik, skoro można to w formie powieści ciekawie opowiedzieć. Tak jak to jak w życiu po prostu. Więc to jest. No. Co mamy dalej? Podczas konferencji organizacji Izraela mają ostrzegał przed Rosją i Jedwabny Szagiel. Co o tym sądzi? O tym Darrell. Ja też tak uważam. Notabene, wracając do tego, przyszła mi do głowy taka jedna rzecz. Ktoś mi zresztą to przypomniał. O tym pokazując mi pewien materiał, tam jest ciekawe kilka sekund. Co by było, gdyby na przykład, jak sobieście powiedzieli, gdyby te tankowce w Zatoce, tam te irańskie tankowce, czy jakieś tam tankowce zostały ostrzelane przez Rosjan, tak naprawdę, pod obcą flagą. Ostatecznie Rosjanom w tej chwili bardzo zależy na wciągnięciu Amerykanów w wojnę z Iranem. Bardzo im zależy. To pozwoli im na opóźnienie planów na przykład zmian w Europie, jaką usili Amerykanie. Po prostu. No. Proszę nas nauczyć, jak walczyć na ulicach. Może jakiś powiek, może naka. Ja mam was uczyć, jak walczyć na ulicach, proszę państwa. A właśnie, jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz, pani, bo miałam powiedzieć. Proszę państwa, ktoś mi napisał komentarz pod jakimś tam pod tym dzisiejszym porannym, że doszło do takiej sytuacji, że społeczeństwo weźmie prawo w swoje ręce. Tylko, że jeśli społeczeństwo weźmie prawo w swoje ręce, proszę państwa, to skończy się to tak i będzie to tak, jak to już było w historii. A to było w 1789 roku, a więc rewolucja francuska i co dalej. I w 1917 rewolucja leninowska, czyli rewolucja październikowa, proszę państwa. Wtedy społeczeństwo wzięło prawo w swoje ręce i było to bezprawiem. To będzie tak samo, jak było na Ukrainie po Majdanie, proszę państwa. Więc zastanówmy się nad tym, czy można tak w ogóle mówić. No. Gabi, pisma się obawiać inaczej, każdy nie zabierał głosu w filmu. Gabi 28, no więc właśnie ja sam ciekaw jestem, to też jest dla mnie trochę przedwczesna ta wypowiedź, tak jakby zupełnie było wiadomo, co tam będzie i wiadomo, o co chodzi, a przecież to w ten sposób wypowiedź pana Kaczyńskiego i wobec polityków na temat jakiegokolwiek filmu uwiarygadnia ten film. Przecież to jest film fabularny. Osoby, które tam są, przypominają inne osoby, tak jak moje książki.
Ale niekoniecznie muszą to być te osoby, proszę Państwa, prawda? I mówienie na ten temat uwiarygodnie. Oczywiście jest to element propagandy, bo propaganda ma to do siebie, że jest skierowana zawsze do masowego odbiorcy w bardzo prosty sposób, więc przeniesienia i konotacje będą bardzo proste. Zobaczymy. Zobaczymy. No. Filip Kostrzewa, to tak bym nazwać właśnie. No. No. Właśnie tak działa agenturą wywiad, który zrobił złożony inny, kazał on prowadzić, więc właśnie tak się zastanawia, proszę pana, albo jak to się w USA, the random man, być może, być może, być może, nie wiem, nie będę patrzył na to, inna była sytuacja w USA w 1975 roku, inna była rewolucja francuska, tam byli konkretni ludzie do ścięcia i poprzez generalizację. Zaraz państwu, tylko nie mam tego niestety, nie mam niestety, nie jestem w stanie podać linka do tego wszystkiego. Aha, to można się donieść na podstawie zupełnie innego. Rzeczywiście, ja przeposłuchałem. Jest coś takiego, sensacje XX wieku, chińska bomba A na YouTubie. Znajdźcie to sobie państwo. I w 6.55, jeszcze przez 30 sekund, warto posłuchać te od 6 minut 55 sekund, warto posłuchać, to może jest trochę przeniesienie będzie, ale rzeczywiście tak jest. Rzeczywiście może tak być. I co by było? Nie wiem, nie ma tego w necie. Ja to dostałem właśnie. To nie tyle rozdział trzeci, tylko to proszę wejść na holubowo.pl, tam za darmo są trzy rozdziały w e-booku. O. A tak a propos, jeszcze jedna rzecz, proszę państwa. Po obejrzeniu dzisiejszej kropki na D, proszę już mnie więcej nie pytać o Smoleńsk. Ja po obejrzeniu tej kropki na D jestem pewien, że wyrok pana Arabskiego usatysfakcjonował wszystkie strony i nikogo to po prostu już nie obchodzi i więcej nikt nikogo nie będzie tutaj i nikt nikogo nie będzie, proszę państwa, za to skazywał. No. Właśnie. Ostatnia szansa dla Polski to Unia Polska, Białoruś, Ukraina, KS. Proszę pana, jaka Ukraina? Banderowcy, jaka ostatnia szansa dla Polski? Tak pan myśli? Och, pan się głęboko myli niestety. No. No. O właśnie. Nie wiem, czemu pani, przy jakiej lekturze pani nie zasypia. To dobrze. No. CSV, nie wiem, ja nie wiem, kto był w kropce na D. Ja on sobie obejrzałem, ja on sobie posłuchałem właściwie, bo musiałem robić inne rzeczy. Nawet nie wiem, kto tam był, proszę pana. Ale jestem pewien, że to już jest koniec tej sprawy i więcej sprawy nie będzie. Nikt za to nie odpowie. Jest to w interesie wszystkich. Gośka, no, co pan myśli o protestach Hongkongu? Czy Chińcy mogą zainterweniować zbrojnie? Hanna Szalińska, w pewnym sensie nie, raczej nie, ponieważ oni tworzą pewien imidż sobie, raczej tam będą działania operacyjne dość ostre po uspokojeniu sytuacji, typowo chińskie, ludzie zaczną znikać i to masowo i nikt się tym nie zainteresuje. Interwencja zbrojna przeszkodzi im w wielu interesach, a przede wszystkim da do ręki broń, czysto nie tylko propagandową Amerykanom, a tego Chińczycy się boją. Jeszcze raz powtarzam, Iran to nie jest tylko widzimisię Amerykanów, to jest przede wszystkim próba zatrzymania dość ciekawych inwestycji chińskich, które mogą zmierzać jednak do budowy broni rakietowej. Po prostu. No. Co by się stało z telefonami, aparatami ofiar Smoleńska z zdjęcia? Proszę pana, proszę już mnie nie pytać. Ja dałem swoją KHT 054, już nie będę nic mówił. Przemysław Ligorowski, a czy jest potwierdzone, że Putin zaprosił Netanyahu do Polski? Czy jest to po prostu, czy Netanyahu zaprosił Putina do Polski? Czy jest to potwierdzone? Ponieważ tak się składa, że portal, który to pisze, jest na liście portali bardzo ciekawych. I to jest ta informacja, podobna zresztą tej informacji o tym 59-letnim facecie, który miał podobno zabić, a który się okazuje jest całkowicie niewinny w tej sprawie przynajmniej. No, to, że był winny w innej sprawie nie oznacza, że zrobił tą potworną zbrodnię, dokonał. Więc jest to pytanie, czy jest to potwierdzone, bo ja szukałem i nigdzie poza jednym tym źródłem nie znalazłem tego. Więc proszę mi powiedzieć, czy to jest potwierdzone.
Maciej Wojtas, tak, to jest to kompletna lipa, no. Te psy. Ja mówiłem na temat psów i różnych rzeczy, nie podobały mi się. One ukształtowały pewną wizję tego, co się stało w roku 80. i to po to chyba były zrobione. No. 89 oczywiście. Michi TV. Panie Piotrze, jakby ktoś panu zaproponował stanowisko szefa kontrwywiadu w Polsce z wolną ręką, tak żeby pan mógł go zorganizować po swojemu, to by pan się zgodził? Michi TV, powiem jedno. Pytanie jest czysto teoretyczne, na które ja nie odpowiem, dlatego że po pierwsze nie mam mowy. Ja jestem w 150, w 250, w 1000. Taka sacharyna ma 500% cukru w cukrze, więc ja jestem jak taka sacharyna, te 500% cukru, pewien, że nikt mi nie za... proponuję, a więcej, jeszcze jestem pewien, że zostanę jeszcze dodatkowo, że tak powiem, dowalony po prostu. Również za to, co mówię. No, za to też nikt nie odbierał. Armia nie odpowiedział. Darek Piorecki, mówiłem na początku, dzisiaj się nie będę wypowiadał na ten temat. No. Zbigniew, ja po tej kropce nad i twierdzę, że no to dobrze, no już. To no, ostatecznie nawet pani Olejnik niezbyt wierzyła w to, ale no, wtedy, no nieważne, no, nieważne. Ciekaw jestem, czy pani Olejnik obejrzała moją KHT 054, bo niektóre pytania były podejrzanie znajome, no nieważne. No. Panie Piotrze, może jestem naiwny, Adrian Dwojny, ale czy jest chociaż teoretyczna możliwość postawienia ministrowi finansów, premierowi w zaniedbaniu w ściąganiu VAT, jeżeli są dowody? Adrian Dwojny, żadna w Polsce, żadna. No jak pan postawi? Komu? Ministrowi finansów, który jest obcym obywatelem, jako obcy obywatel obcego kraju startował z ramienia partii tego kraju w wyborach i przegrał na szczęście, to raz. Jak pan sobie wyobraża? Premierowi, który ma immunitet? Proszę, ja wiem, że pan nawiązuje do dzisiejszego przesłuchania. Proszę państwa, te komisje to jest bzdura. To są bezsensowne komisje, one nic nie udowodnią. Po prostu. Tu trzeba byłoby systemowo to zmienić. Oczywiście, że gdyby to był kraj normalny, gdyby Polska była normalnym krajem, ci panowie by siedzieli. Odpowiadaliby, bo za mniejsze rzeczy odpowiadali urzędnicy państwowi. Urzędnicy państwowi za błędne decyzje powinni w Polsce odpowiadać. Oni są bezkarni. Nikomu, proszę pana. Nikomu nie pozostanie postawiony żaden zarzut. Zapomnijcie. Zarówno w sprawie Amber Gold, jak i w sprawie Komisja VAT. Komisja VAT ściągnie się czym? Propagandową bzdurą? No tak, że za Tuska, bo Tusk się nie interesował. Bo się nie interesował. No. Właśnie. Więc to jest chore. Po prostu. To jest chore. Nie wiem, czy pan jest zadowolony z tego pytania, bo z tej odpowiedzi, bo ja nie jestem zadowolony z tej odpowiedzi, bo ona musi taka być. Nawet jeśli będą dowody, to okaże się, że te dowody są do niczego. Ktoś te dowody ocenia. A dowody są na co dzień. To widać wyraźnie, to co się stało. No. Zenon Skołoć 76 na holubowo.pl, tam jest na górze, jako materiał reklamowy, tak trzeba za 0 zł, a nie wiem, to jest ściągnięcia za darmo e-book Holub 2. CIA jest wierny, ja o tym mówię. Natomiast za Holub 1 tak jest do kupienia, to jest cała książka. Holub 3, są trzy rozdziały z książki Holuba 2, którego jeszcze nie dokończyłem pisać. No. Ale mam już zakończenie. KS, nie PiS nikogo nie zamknie. Tego jestem pewien. O Boże, kochany, proszę państwa, dobrze, zaraz państwu pokażę. Proszę mi wybaczyć. Trochę muszę przerwać. Nikt nie może darmowych rozdziałów znaleźć. Nie wiem, no tam miało być. Prosiłem tutaj, żeby to było wyeksponowane. I zaraz zobaczymy, chyba że ściągnęli. Nie wiem, nie mam mnie w Polsce, ja już tym nie rządzę po prostu. Ach, to nie to. Ja już tym nie rządzę po prostu, więc nie mam na to żadnego wpływu. Holub 2, proszę, jak się wchodzi na Holubowo, jest Holub 2, pobierz za darmo. Proszę bardzo, macie państwo, o, to jest link, to jest, proszę państwa, link, to jest link, o, na samej górze w winiecie jest, na samej, na takiej, na samej górze w winiecie Holubowa, na samej górze w strony holubowo.pl
jest po prostu, ściągnij za darmo, jest napisane, proszę bardzo, pobierz choluba i tak dalej, i tak dalej. No, weźmiemy na ten, jest na górze winieta, trzeba poczekać. Pobierz cholub 2, pobierz za darmo. Trzy rozdziały wersji roboczej powieści Piotra Wrońskiego, cholub 2, CIA Severny i to. No trzeba tylko po prostu poczekać po kolekcji, po audiobookach jest to i już. Po cholubowo jest jakieś tam inne zdjęcia z cholub 2 i już. W tym całym slajderze na górze co jest. Silly Serial, proszę pana, cholub jest książką wydaną, a ja mam za drogi, trudno. Że tak jest, ale proszę pana, ta książka wygląda tak, proszę bardzo. B5, wydana na bardzo dobrym papierze, z bardzo dobrą okładką, świecącą nawet. Na bardzo dobrej rzeczy, ma prawie 700, ma, ile ona ma stron? Dużo ma, 800. Ma, proszę państwa, ma 700 stron. I jak państwo myślicie, ile taka książka może kosztować? No, trudno. Natomiast jest e-book, no. Poza tym tamte wszystkie książki na cholubowie są z moim podpisem. No. Ja nic na to nie poradzę. Wiem, że jest próba wydania drugiego choluba 1, ale to ja nie jestem właścicielem praw autorskich, to rozmowy są z kim innym na ten temat. W wersji papier, wersji takiej tego, nie wiem, ja obawiam się, że to zostanie to pocięte, a tutaj jest tak, jak ja mówiłem. Proszę państwa. No. Zakończenie Hedydex, to tam jest jeszcze właśnie. O, 700, no, ale nie szkodzi, niech będą dislajki i będą lajki, więc właśnie. Więc widzicie państwo, tak to wygląda. No. Także droga jest ta książka jako książka. Trudno, no co ja zrobię? Jest za to e-book, który jest o wiele tańszy. No ale to jest, proszę państwa, no niestety ta książka została starannie wydana, bardzo dobrze wydana. Ktoś chce, prawdopodobnie będzie jeszcze w wersji takiej mniejszej, bo tam nie wiem, to nie ja na ten temat, mnie to już naprawdę nie interesuje. Powiem szczerze, ja najchętniej bym jej w ogóle nie wydawał. Tylko kłopoty z tą książką. Także nie wiem, jak będzie. No ale to nieważne. Tym bardziej, że w tej chwili nie mam ochoty w pisanie czegokolwiek to. Co mamy dalej? Co my dalej? Co my tu mamy jeszcze? Nie wiem, dlaczego Adlu mi daje show. Tu dzisiaj zapisz sobie z komisji, dlaczego programy ściga, czy Morawieckie powinien być jako doradca Tuska. Gabi28, nie tylko Tusk, wszyscy sobie zakpili z tej komisji, ponieważ ta komisja się zamienia w pełną propagandową tubę. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Jeżeli robi się taką komisję, to powinno się konkretne rzeczy robić. Proszę państwa, generalnie brak pracy operacyjnej, brak kontrwywiadu. A na przykład dlaczego nie ma pytań o autostrady i o jedną firmę i o wyprowadzenie 1,5 miliarda w ciągu roku VAT-u poprzez autostrady? Sztandarowy ten projekt, o którym musiał premier wiedzieć. No na przykład tego typu rzeczy, ale mnie to, proszę państwa, no właśnie. No. Cicelot, jeszcze później, dzisiaj mi się nie chce, no. Ale będą anegdotki, proszę się nie martwić. Pełno było takiego. Krzysztof K., nie zgodzę, zgodzę się z panem. W Polsce tak jest. W Polsce tak jest, na świecie jest inaczej. Dlaczego nie mogę ściągnąć HAM, czy brakuje mi jakiegoś programu, dlaczego ja nie mogę ściągnąć, ale nie wiem, czego choluba tego drugiego pan nie może ściągnąć, no, nie wiem dlaczego, być może brakuje jakiegoś programu, być może po prostu to jest e-book w formacie EPUB i może trzeba po prostu czytnik książek za darmo ściągnąć, bo jest darmowy czytnik książek, żeby to otworzył, nie potrafię pani powiedzieć, proszę napisać do cholubowa, to oni jakoś tam dadzą pani. Właśnie, co mamy? Po ataku stałych. Żeby pisać książki, trzeba być oczytanym. Rafał Błaszczyk? Nie wiem. Niekoniecznie trzeba być oczytanym. No. Hans Kloss nie jest za free. Co jest za free? Druga część jest za free. Pierwsze trzy rozdziały części drugiej robocze są za free. Są za free. Byłem przed chwilą na stronie i wiem. Dałem państwu link.
Filip Kostrzewa, tak, panie Piotrze, na rok 2019 przypadło stulecie Stepana Bandery na Ukrainie, na 20 jest przypadło Iwana Groźnego. Tak, oczywiście, że należy się spodziewać antypolskiej propagandy. Notabene, tak a propos tej antypolskiej propagandy, to my sami nie jesteśmy sobie, to i my to sami sobie, proszę Państwa, dzisiaj z przerażeniem przeczytałem, jeśli to jest prawda, może ktoś potwierdzi, czy może ktoś potwierdzi po prostu mi to, bo jeśli prawdą jest, że jeden z oddziałów ONR-u uhonorował rocznicę urodzin tego bandyty hitlerowskiego Degrela, to jest przerażające. To jest, proszę Państwa, przerażające. To zupełnie tak, jakby uhonorować Banderę. Zrobić z niego antykomunistę, walkę z komunistą, on walczył z podludźmi, w tym i z Polakami. Taki był ten Degrel. To jest bandzior, hitlerowiec, zresztą również na prawicowym, dziwnym portalu prawicowym, związanym również z tym samym ONR-em, przynajmniej tak twierdzili, jeżeli to nie jest fake, usłyszałem, że takie rozważania na temat, że Waffen-SS była pierwszą armią europejską i to antykomunistyczną. No cholera jasna. Przecież to jest paranoja, proszę Państwa. Zgadzacie się, czy nie zgadzacie z tym, co ja mówię? Jak można Degrela? Hans Kloss, 3 rozdziały mają być za darmo. No przecież podawałem panu, na miłość boską, przecież podawałem panu, proszę poczekać chwileczkę, podawałem państwu linka. Są za darmo. Tam jest link do ściągnięcia. Są za darmo. 3 rozdziały Choluba 2. Wszyscy się lepiej ode mnie znają na komputerach, a jak trzeba coś ściągnąć, to kurczę blade. No. Jeszcze raz podam link. Proszę bardzo. Proszę. I tutaj jest. I tam jest. O, kopiuj. I tam na tym, w tym linku jest okładka Piotr Broński, Holub 2 CIA Siewierny. Pobierz Holub 2 CIA Siewierny oznaczony jako link. Plik jest oznaczony w formacie EPUB. Proszę bardzo, proszę Państwa. To jest to, proszę wybaczyć. O, wklejam jeszcze raz. Tu z tej strony. No. No. I tam jest link i wystarczy to pobrać. Link jest w formacie EPUB, tam jest napisane na górze, że to jest EPUB po prostu. No. Już. Toni Brasko, to nie jest paranoja jakiś, to jest Degrel, Leon Degrel. No. Kto głosi straszne poglądy na Ateli? Nie wiem. Leon Degrel. Przecież to jest paranoja przecież, prawda? Marek Jankowski, to prawda? To oni powariowali? Czy to jest jakaś paranoja? Czytałem Mici TV, czytałem wspomnienia Degrela. Czytałem, ja naprawdę czytałem wszystko. Czytałem wiele rzeczy. I te wygładzone jego wspomnienia też. Tylko, że rzeczywistość jest trochę inna po prostu. No. No właśnie, może jeszcze Walter Schellenberg, może jeszcze Adolfa Hitlera jako czołowego antykomunistę zrobiłby sobie na bohatera, bo ostatecznie on... Nie. Przepraszam. Największym antykomunistą i ten, który najwięcej załatwił komunistów na świecie, w tym i KPP, był przecież Józef Stalin. I on powinien być bohaterem polskich antykomunistów. No. Henry Dex, ja nie jestem wciągany. Jeżeli pan przeczyta tytuł Q&A, to w tej chwili ta audycja, już dawno, której nie robiłem, polega na tym, że dyskutujemy o wszystkim i odpowiadam na pytania. Nie wszystkie zdążę, niektóre przynajmniej. No. Synapse, swego kopiować jakieś wcześniej. Nie ma sensu wyważać otwartych drzwi, proszę Państwa, tym bardziej, że do tego projektu niestety, przepraszam, coś tu ode mnie chcą, koniecznie. Więc jeśli, proszę Państwa, jest sytuacja taka, że wie Pan, nawet jeśli to okaże się, że cała elektronika, to nie jest tak, to nie jest zwykły, normalny samolot, to jest system. Co? Puścimy satelity, stworzymy własnego Windowsa, własny system operacyjny. Niestety. No. No właśnie. Nie ma takiej. Krzysztof Kalenin. Nie, Stalin wykończył wszystkich komunistów. No.
Komes też. To prawda, jeżeli się poczyta, to przecież nawet są, jest nawet ten cały Mietek Redyko twierdził, że nawet Niemcy się śmieli. To znaczy Goebbels też pisze w swoich pamiętnikach, że Stalin mu załatwił więcej komunistów niż oni zdążyli po prostu, bo pozałatwiał wszystkich, na wszystkie partie naokoło. A zresztą, a co zrobili w tej w rewolucji, w czasie wojny w Hiszpanii dobowej? No. No. Jak można zresztą... Góral, możemy, nie wiem kiedy, ale możecie liczyć, policzymy trochę, pobadamy sobie troszeczkę. No. Właśnie. Józef Stalin był stalinistą, bo żyje antykomunistą. No. Był stalinistą. Józef Stalin, no musiał być stalinistą. No. No. Belgijski polityk. Jaki on był polityk? Przede wszystkim to był facet, który był członkiem Waffen-SS, przejmowany przez Hitlera, symbol w ogóle tego, co Niemcy chcieli zrobić po prostu wszystkim. Jorenemi, może się powtórzę, ale co pan sądzi o energii odpłacy, jak można by ją prowadzić? Uważam, że przy tych technologiach, oczywiście pod warunkiem, że potraktujemy to poważnie, a nie po polsku, czyli nie zaczną się różnego rodzaju przetargi i budowanie domu od dachu, bo ja wiem nawet, że istniał już PGEJ i tam istniał ogromny departament zabezpieczenia elektrowni jądrowej z budżetem i z ludźmi i z pieniędzmi na jakieś tam urządzenia i wiem o tym, że tak było w 2013-2014 roku, a nie było mowy o żadnej elektrowni jądrowej, więc nie w ten sposób. Jeśli będzie odpowiednia technologia, właściwa technologia z tym i odpowiednie zabezpieczenie, jestem absolutnie za tym, aby była elektrownia jądrowa w Polsce, żebyśmy się uniezależnili również trochę. No więc zobaczymy. No. Another random, akurat polskie satelity powoli wprowadzają, tak, polskie satelity, no zgadza się. Elementy satelit, być może. No. Mici TV, ja o tym mówiłem, a zauważy pan, że na rynku wydają się słoda na trzecią Rzeszę, jest pełno książek o zbrojeniu, sztakach bojowych, poszły informacji inżynierowie Hitlera. Tak, 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 zgadza się, proszę państwa, ja o tym już mówiłem. To jest coś przerażającego. To ma być przyzwyczajenie po prostu do sytuacji, że Hitler nie był bandziorem, tylko normalnym politykiem, który przegrał. I to jest paranoja, niestety. No. No. Oczywiście, Jan Kowalski, że Waffen-SS była organizacją zbrodniczą jak NKWD. I żaden de Grel właśnie. Kronika 13, tylko że ja nie mam MSOS 10 i muszą sobie radzić, raczej idę, ale okej, okay, uda się. Nie wiem, o co chodzi. Jeżeli chodzi, ja też nie mam ja mam w tej chwili, działam na Macu albo na Linuxie. To znaczy już w tej chwili tylko na Macu, bo Linuxa zostawiłem w domu. I na Macu i działa tak samo. Co za problem? Czytniki są na wszystko, a właściwie na Linuxie ma wbudowany w system, czy Mac ma wbudowany w system czytnik e-booku, więc o co chodzi? Przepraszam, czy pan pracuje na książkę, która jeszcze nie została nigdzie nie opublikowana, nie ma nikogo, kto chciałby to w sezon spodobikować? Michael Talaska? Nie, nie pracuję nad żadną książką. Piszę sobie po prostu, nie piszę w tej chwili nic. W mózgopisie zakończenie mam Choluba 2, napisałem 3 rozdziały Choluba 2. Nie wiem, czy ktoś to opublikuje, czy nie. Nie pracuję nad żadną nową książką. Proszę państwa, ja wstaję o 5 rano, pracuję fizycznie, bardzo dobrze mi się pracuje, bardzo fajnymi ludźmi. Potem albo nadaję, albo oglądam jakieś filmy, albo coś czytam, a pisać jakoś mi się na razie nie chcę. Nie widzę sensu zresztą. Ja powiedziałem na samym początku, panie Michale, że zaproponowało mi dwóch dziennikarzy, proponują mi uczestnictwo w pewnym projekcie wydawniczym. Oni coś będą pisać, chcą, żebym ja też, ale ja, no ciekawe tylko, że ja nie widzę sensu, nie chcę. Ja im tłumaczę, ja jestem już poza Polską, nie chcę się w to mieszać. Czy jest szansa, napisze pan podręcznik KKD, który usłyszał pan kilka miesięcy, Łukasz Kujawa? Szansa jest, tylko kiedy, nie wiem. Na razie zajmuję się zupełnie innymi rzeczami, równie ważnymi, ważniejszymi chyba od KKD. No. Czy Węgry, Słowacja zrobiły błąd, uzależniając się od Rosji? Bilans wymiany Słowacji jest na 2 tygodnie, czy już po nich? Prawie każdy zrobił błąd i myślenie, proszę państwa, jest też bardzo trudne. Myślenie takie jest naiwne, trochę myślenie, że jeśli się z Rosją dogadamy, jeśli różne rzeczy zrobimy, kupimy od nich gaz, to wszystko, to oni nas kupią jabłka, to bzdura. To bzdura, oni nas po prostu podbiją. No. Poza tym jest problem,
również polega na tym, no znaczy wiecie Państwo, no w tej chwili powstaje nowa partia, zdaje się, prawda, ta cała, jak to się nazywa, Agrounia, zechce zmienić się w partię polityczną na bazie tego samego systemu, no nic dodać, nic ująć, tylko potwierdza pewne moje podejrzenia, no ale no, nieważne. Natnie się ten młody człowiek, bo drugiego lepera już nie będzie. A powtórka jest zawsze parodią, jest zawsze śmieszna, po prostu. Czy zgodzi pan z teorią, że Adolf Hitler był znakomity, będzie zostać doskonale przyniosł, chodzi mi o geopolityka? Mikołaj Wojtas? Nie. On był przede wszystkim świetnym, skutecznym, pięknie rozpracował i ludzie koło niego rozpracowali psychologię krajów sąsiednich i przywódców krajów sąsiednich. On nie był dobrym politykiem. Gdyby był dobrym politykiem, nie zacząłby tej wojny. Nie w ten sposób. Gdyby był dobrym politykiem, postąpiłby zupełnie inaczej z Czechami, z Czechosłowacją i z Polską. Gdyby był dobrym politykiem. No. I dopiero potem podbił Zachód. No ale no nieważne, już wiecie doby o czym mówię. Tak, to był złym mężem stadu po prostu. Nie wiem co dobrze, no ale niech będzie. Pytam, bo mam pomysł na publikację na telefony komórkowe, nie potrzeba nikogo. Michał Talowska, nie wiem, na telefony, ale to przecież każdy e-book jest. A ja robię, jak robię puba, to robię i na telefony, bo robię puba na programie na Macu. Na Macu, na programie do robienia pubów, po prostu do robienia e-booków. To o to panu chodzi i on jest od razu dostosowany na telefony. Tak powiem. Właśnie. Leper był jeden do płodu, jeden do właśnie. A Grounia odbierze kolejny proces albo dwa konfederacje targowickie. Babcia Kurka nikomu nie odbierze. A Grounia pewnie myśli, że trafi w PSL. Nie trafi, a Grounia się właśnie. Aneta D., to jak pan skomentuje, ale co się wczoraj działo w Częstochowie? Bo nawet nie wiem, przepraszam bardzo, ale nie słyszałem. Nie słyszałem, nie obserwowałem tego, więc nie wiem. A jakaś tam była, a chodzi o ten marsz? No cóż, proszę państwa. No. Ma pan betkę? Za jaką betkę? Nie mam nikogo, ludzie przechodzą tutaj. To jest normalne miejsce za oknem i już. Chciałem, specjalnie osłoniłem, bo ktoś tam pisał, że mieszkam w piwnicy i się śmieje. Nie mieszkam w piwnicy, tylko na parterze. No. I w bardzo dobrym miejscu zresztą i w bardzo dobrym... A jak zrobię, czy pracowica nie zaszkodzi? Super, że znowu żyłeś, by z pani Dukę, może pana zobaczyć szybkiego powrotu do zdrowia i Polski. Do Polski raczej nie wrócę tak szybko, ile w ogóle wrócę. Natomiast jeśli chodzi o pracę fizyczną, no wszystkiego jest dla człowieka. A poza tym to jest naprawdę wspaniałe to, co ja robię. No. Bardzo dobre i coś kompletnie. Co pan myśli o Bitcoinie? Warto inwestować? Bo ja Wojtas nie wiem. Ja proszę się nie patrzeć, ja się na tym nie znam, ale nie warto. Widzicie państwo, to jest sprzeczność. Moim zdaniem nie warto. Moim zdaniem Bitcoin jest przygotowaniem do czegokolwiek, do obrotu bezgotówkowego. Całkowicie, czyli całkowitej kontroli przez państwo obrotu pieniędzmi. Całkowitego, czyli likwidacji gotówki. To jest Bitcoin. W momencie, kiedy przetestowany zostanie Bitcoin, a to może się stać całkiem niedługo, Bitcoin zniknie. Pozostaną normalne karty kredytowe. Kontrolowane przez państwo. Co mamy? Michał Talaska. Nie wiem, proszę napisać do mnie na maila. Dobrze? Mój mail to jest już tylko jeden. To już jest tylko Piotrek. O, Piotrek. Shift małpa. Gdzie ja tam jestem? Gmail chyba. gmail.com. Com, jak mówią niektórzy. I już. Jakie konsekwencje były, gdyby USA zostawił nas samych? Konkretnie jakie konsekwencje były ze strony Rosji? Bo mówi pan, że Putinowi nie jest na rękę. Wojna. Jakie konsekwencje? Zjedliby nas razem z Niemcami. Gdyby USA nas zostawiły same, prawdopodobnie bardzo szybko byśmy się mieli tutaj dwa podstawowe rynki, rosyjski i niemiecki. Tak teoretycznie mamy. I byśmy nawet byśmy nie mrugnęli, kiedy by była teoretycznie miejsce pod tytułem Polska, natomiast pewne rzeczy, które by się tutaj działy, nie byłyby polskie absolutnie. No.
No. Czyli państwo będzie wiedzieć, na co wydaje swoje pieniądze. Marek Jankowski, państwo i tak będzie wiedzieć, na co wydają państwo pieniądze i na wszystko, bez względu na to, co się zdarzy, bo niby gotówki wystarczy, jeśli wejdzie internet rzeczy. To natychmiast się zorientujecie państwo, że nie można nic zrobić za pomocą, czyli 5G, czyli internet rzeczy. O tym mówiłem już kiedyś, to zobaczycie państwo. Dobrze, proszę państwa, proszę mi wybaczyć. A słyszałem o błędach nowych dowodów osobistych Polski. Loni Brasko, nie zamówiłem na to, mnie już powiedziałem. Ja zapłaciłem. Pan Wojciechowski musiał odejść, mnie zniszczono całkowicie. Między innymi za różne inne tego typu rzeczy, za próbę przeciwdziałania tego typu rzeczy. No ale cóż. No. Henry Dex, nie, mam własne przemyślenia, ale na razie nie będę mówił. No. Czy F-35 to forma spłacenia roszczeń? Nie, nie, absolutnie nie. W jaki sposób można? Nie, to jest kwestia kompatybilności systemu. Proszę pogadać z fachowcami. Ja cały czas mówię, że to, co się dzieje, to nasza władza usiłuje wmówić, że kupujemy samoloty, a tak naprawdę F-35 to jest cały system, a Trump ewidentnie mu sugerował, że pieniądze, które mamy wydać, to nie jest tak, jak chcą politycy PO, że mamy płacić za pomoc. Nie. Musimy dostosować nasz system tak, by był kompatybilny z systemem obrony Stanów Zjednoczonych, bo to są puzzle. I tak Amerykanie działają. Tak samo jest w Anglii, tak samo jest gdzie indziej. No. Pytanie Polikalfino. Czy we służeniu Rosji na skutek wewnętrznych tajna według władzy może dojść jakiś Rosji? Oczywiście, że tak, Filip Kostrzewa. Oczywiście, że może dojść. I kto wie, czy tam jakiś nie dojdzie. Zresztą jest też jedna sprawa, czy Putin po tylu latach, nie wiemy w jakim on jest stanie zdrowia nawet, czy nie będzie chciał się zasłużyć, czy on czasami teraz nie potrzebuje jakiejś wojenki małej i nie będzie się chciał zasłużyć odbudową Związku Radzieckiego, czyli po prostu na przykład na Polskę. To też jest wszystko możliwe. No. To też jest wszystko możliwe. No. Łukasz Tomicki, czy będzie wojna terytorium RP? Wątpię, aby była wojna, to znaczy, jak pan to rozumie, żeby jakikolwiek inny kraj, Rosja, Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa, ktokolwiek, wypowiedział nam wojnę. Sądzę raczej, że może dojść do dość ciekawych, teoretycznie niekontrolowalnych zamieszek z udziałem na przykład antypolsko nastawionych obcokrajowców. Do tego to wszystko zmierza, czyli inszych tam zielonych rodzików. No. Właśnie. No, ja jutro też staję o 5:00, także cóż. Proszę państwa, dziękuję państwu, do zobaczenia. Pojutrze będziemy po prostu. Pojutrze prawdopodobnie zrobię nową KHT, także dziękuję państwu za dzisiaj. Trochę tak inaczej poodpowiadałem, jak widzę, że mało mam ludzi, ale widzę, że nie było dzisiaj żadnych tych hejterów. No, nikt mi tutaj nie napisał, nie usiłował podrzucić różnych rzeczy. KS, nie wiem, czy może uniknąć, to trudno, no, to uniknie. No, dlaczego ma? Łukasz, ja to od tego zacząłem audycję. Dobrze. Także dziękuję państwu. No cóż, może na koniec puszczę jeszcze, chcecie państwo piosenkę? Może puszczę teraz tak a propos właśnie tego całego, co się stało. Tych wszystkich rzeczy. Może po prostu... Może puszczę państwu teraz Mordercę w garniturze. O! Dawno tego nie puszczałem. Posłuchajcie. Wzywa Irta. Najsar Bonet. Akslo. Adwar. Chłop. Jestem z jedynej słusznej partii, tej,
która właśnie trzyma żłób. Z trybuny z wdziękiem rzucam śmiecie, a tłum krzyczy, że to cud. Gdy powiem gincie, to gniecie i uśmiech wam nie schodzi z ust. Bo po to mam kapłanów przecież, by stos gnijących ciał wciąż rósł. Gdy powiem gincie, to giniecie i uśmiech wam nie schodzi z ust. Bo po to mam kapłanów przecież, by stos gnijących ciał wciąż rósł. Zamieniam wodę w tanie wino i patrzę, jak atrament lśni, gdy zechcę wasze dni przeminą. Więc patrzcie, jak wam światy burzę piórem zmoczonym w waszej krwi. To ja, morderca w garniturze z piórem zmoczonym waszej krwi. Pozwalam wrócić wam do jaskiń, bo wciąż potrzeba nowych ciał. Dom wam buduję z mgły i z piasku i zmieniam piekło w sztuczny raj. A wy wpatrzeni w płaski świat zapominacie prostych słów. Nakładam więc kolejną maskę, udając dobro, błogosławię złu. A wy wpatrzeni w płaski świat zapominacie prostych słów. Nakładam więc kolejną maskę, udając dobro, błogosławię złu. Wykonanie, kraj, to wszystkich demokracji, Krzyśka Berkowicza. Polska. Prawda. Bóg. Dobra, skończyło się. Dziękuję państwu jeszcze raz i dobranoc. No. Do następnego razu, a następny raz nastąpi.